Dodatek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów to około 2100 zł. W dobie wysokiej inflacji ta kwota nie wystarcza na zbyt wiele. Jest naprawdę ciężko. Ubrania trzeba kupić, a teraz już nie ma za co. Kiedyś było ciężko, ale nie tak jak jest teraz. Teraz to już jest katastrofa. Nie ma na nic. Opiekunowie osób niepełnosprawnych chcieliby pójść do pracy. Mowa tu o zajęciu na przykład na 1/4 etatu, bo na więcej nie pozwala im opieka nad dziećmi. Jednak gdyby taką pracę podjęli, automatycznie straciliby dodatek pielęgnacyjny. Czemu te młode se mają nie dorobić? Czemu mamy liczyć każdy grosz? A to dziecko potrzebuje. Nie obuwia, tylko ubrania, ale i zabawki, bo to jest 43 lata, to jest dziecko. Zatrzymał się na 4, może 3-4 lata. No. I kosztuje. I powiedz mu pan, że mu pan tego nie kupisz. Dziś w tej sprawie w Katowicach odbył się protest. Oprócz postulatu o możliwości podjęcia pracy pojawiły się też te dotyczące składek zdrowotnych dla opiekunów. Te wyliczone są tylko na 20 lat. Nie wiem, czy ktoś przewidział, że nasze dzieci będą żyć tylko 20 lat, no ale postulatów jest o wiele więcej. Choć samorząd nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, co dzieje się na poziomie rządowym, postulaty protestujących zostały przekazane wiceprezydentowi Katowic Jerzemu Woźniakowi. Miasto deklaruje pomoc na tyle, na ile będzie to możliwe. Będziemy starali się wystąpić z postulatami do rządu, czyli do Ministerstwa Rodziny, do NFZ-u. To są te kierunki. Wiadomo, że im większy będzie nacisk, tym łatwiej będzie to osiągnąć. Na razie takim osobom pomagają głównie miejskie ośrodki pomocy społecznej w całym kraju i nie zapowiada się, by coś w tej sprawie w najbliższym czasie miało się zmienić.